Napisałam krótki post na temat wpływu komórki na nasz wzrok, a teraz Wam wytłumaczę, dlaczego praca na komórce i w ogóle praca do bliży jest dla naszych oczu męcząca. Do tego mam takie dwie piłeczki, które będą symbolizowały nasze oczy. Oczy zbudowane są tak i ustawione w oczodole, żeby patrzeć do dali. Dlatego, że my stworzeni zostaliśmy do tego, żeby polować na dzikie zwierzęta, na przykład na mamuta, który znajduje się dobre 20-40 metrów. Nasza cywilizacja powoduje, że nasza praca wymaga głównie pracy do bliży. To są komórki, to jest czytanie książek, to jest komputer. Wszystko, co wykonujemy, jest z odległości mniej więcej od 30 cm do metra. I teraz zobaczcie, żeby przedmiot był dobrze widoczny, musimy wykonać taki ruch. Taki tak zwany ruch zbieżny, my to nazywamy konwergencją. Czyli im bliżej przedmiot, musimy wykonać ruch zbieżny. I wyobraźcie sobie teraz, to nie jest fizjologia dla naszych oczu. Dla naszych oczu fizjologiczne jest ustawienie równoległe do dali, do bliży. Oczy się zbliżają i teraz siedząc przez kilka godzin, powiedzmy, że mamy dużo pracy do wykonania, piszemy jakiś, na przykład jakieś wypracowanie, nasze oczy muszą być zbliżone w ten sposób, żebyśmy ostro widzieli. Nasze oczy męczą się, to jest męczące, w związku z czym zaczynają ustawiać się w zezach rozbieżnych. Jeżeli oczy są tak ustawione, powstają dwa obrazy. Jeden z tego oka, gdzieś tam patrzącego, a drugi gdzieś tutaj. I wtedy mamy takie uczucie zmęczenia, rozmazania, zamazania obrazu. Niektórzy z nas zamykają oczy, niektórzy się przekręcają, niektórzy mrugają. Wówczas z powrotem oczy ustawiają się zbieżnie i powstaje jeden obraz. Jak możemy sobie pomóc? Słuchajcie, najważniejsze są przerwy. Amerykanie mają taką metodę 20, czyli co 20 minut na 20 sekund albo zamykamy oczy, albo patrzymy na jakiś przedmiot oddalony co najmniej o 20 stóp. Wówczas oczy z tego ustawienia zbieżnego ustawią nam się równolegle i chwilę odpoczną. Nie ma sensu wychodzić na jedną długą przerwę na 30 minut, ponieważ nie jest to korzystne. Dla naszych oczu korzystne jest właśnie robienie częstych przerw. W internecie możecie znaleźć różne ćwiczenia wzrokowe. Niektórzy pokazują, żeby patrzeć właśnie na zielone, inni mówią, żeby wykonywać jakieś tam tai chi oczami w różnego rodzaju strony. Wydaje mi się, że najkorzystniejsze jest po prostu albo zamknięcie oczu, albo popatrzenie na daleki przedmiot i tak naprawdę odpoczynek. Jeszcze raz. Musisz powiedzieć, że mam tak.